Gdybym był bogaty, ta ba da ba da ba, da, ba da, da, da Cały dzień bym da ba da ba da. Taki byłbym wielki pan. Na pewno znacie tę piosenkę. Gdybym był bogaty. Na pewno niektórzy z was znają cały musical. I w tym zdaniu gdybym był bogaty mamy bardzo dobry przykład zdania warunkowego. Ale zanim powiem Wam o zdaniach warunkowych, musimy nauczyć się, jak w języku polskim tworzymy tryb warunkowy, inaczej tryb przypuszczający, czyli conditional. Żeby utworzyć formy trybu warunkowego dla czasowników, musicie znać czas przeszły, ale na pewno już go znacie. I jakie operacje robimy na czasowniku? A żeby otrzymać taką formę. Po pierwsze, potrzebujemy, uwaga, trzecia osoba, trzecia osoba, tylko trzecia czasu przeszłego, a więc forma on albo ona, albo ono, albo oni, albo one. Tylko te formy, tych pięć form dla dwóch liczb, singular i plural, interesują nas w tych konstrukcjach. A więc zobaczmy. Trzecia osoba czasu przeszłego, która dokładnie to zależy od naszego subiektu, podmiotu, plus partykuła dopasowana do podmiotu, do subiektu. A więc zobaczmy. Na przykład czasownik robić. Trzecia osoba on co robił? Robił. <gryw> ok, a więc robił. Robił to jest baza dla wszystkich form rodzaju męskiego w singular. A więc mężczyzna powie, robiłbym. Kiedy mówię do mężczyzny, na przykład do Łukasza, który jest za kamerą, powiem Łukaszu, robiłbyś mi codziennie kolację? Na przykład. Jeżeli mówię o Łukaszu, to wtedy powiem on robiłby. Jeżeli subiektem jest Kasia, która jest tutaj blisko, wtedy oczywiście nie interesuje mnie forma męska robił, ale forma żeńska, forma femininum robiła. I ja powiem, ja, dziewczyna, robiłabym, Kasia, dziewczyna, Kasiu, robiłabyś mi codziennie kolacje. I potem mogę powiedzieć, tak, Kasia robiłaby mi codziennie kolacje. I teraz jak zapamiętać. Te formy. Zobaczcie. Pamiętamy, najpierw trzecia osoba czasu przeszłego. Na przykład robił, robiła, robiło, dla liczby mnogiej plural. Robili i tutaj będą nas interesowały te formy robiły dla kobiet robiły byśmy, robiłybyście, robiłyby. I teraz, kiedy mamy już tę konstrukcję, trzecią osobę czasu przeszłego, jak zapamiętać te formy? Zobaczcie. Wszędzie jest element by plus końcówki. Końcówki są takie, jak dla czasownika być. Zobaczcie, ja jestem, m. Mamy tutaj m. Ty jesteś, Mamy tutaj eś. On jest. Nie ma końcówki. Tutaj też nic nie dodajemy. My jesteś, my, a więc byśmy. Wy jesteście. Cie, a więc byście, i oni są, a więc też nie dodajemy żadnej końcówki. I teraz, kiedy zrobimy taką formę, na przykład robiłabym, to jest jedyny moment w języku polskim, kiedy mogę zmieniać formanty. A więc formę aglutynacyjną tu mamy. Robiłabym to jest to samo, co bym robiła. Albo byłbym. To jest to samo, co bym był. Robilibyśmy, to jest to samo, co byśmy robili. Różnica teoretyczna jest taka, kiedy piszemy jakieś dłuższe formy, listy i inne kwestie w języku pisanym, powinniśmy używać tej formy długiej. Na przykład poszłabym. Natomiast kiedy rozmawiamy, bardzo często używamy tych krótszych form, które są bardziej typowe dla języka polskiego. A więc, bym poszła. Poszłabyś ze mną do kina? Hmm, bym poszła. Ale mogę też odpowiedzieć: poszłabym. Dwie formy są poprawne, przy czym te dłuższe lepsze do języka pisanego. I teraz zobaczmy na innym przykładzie dokładnie, jak to wygląda. A więc spróbujemy na czasowniku być. Czasownik być, rodzaj męski. Trzecia osoba czasu przeszłego to był i teraz wszystkie trzy formy dla ja, ty i on, dla rodzaju męskiego. Ja byłbym, zobaczcie, to są te końcówki, ty byłbyś, ta końcówka, on byłby. Tak samo, pisałbym, pisałbyś, pisałby. Teraz forma żeńska, a więc już nie był, ale była, tak jak trzecia osoba czasu przeszłego. Ona wczoraj. Była i końcówki ja byłabym, ty byłabyś, ona byłaby i tak samo pisałabym, pisałabyś, pisałaby. Jeżeli chodzi o ono, o rodzaj nijaki, nie produkujemy form ja i ty. Dlaczego? No pomyślmy, jeżeli mówię do dziecka, to wiem, czy dziecko jest chłopcem, czy dziecko jest dziewczynką. Kiedy nawet mówię o obiektach, na przykład o piwie, o winie, o mleku, o słońcu, to zawsze mówię w trzeciej osobie. Na przykład piwo byłoby dobre na gorący wieczór, ale nie mówi piwo, nie mówi o sobie, ja piwo byłobym, albo ty piwo byłobyś. Zawsze więc będziemy używać tej formy trzeciej, a więc dziecko byłoby, dziecko pisałoby, piwo smakowałoby, mleko leżałoby w lodówce czy stałoby w lodówce. Czasami w bajkach możemy spotkać takie formy bardzo oryginalne, kiedy słońce mówi ja, słońce byłobym, ale te formy są bardzo, bardzo rzadkie, więc dla was świetnie. Nie musicie się ich uczyć. Tylko tej trzeciej. Przejdźmy teraz do liczby mnogiej. Znowu trzecia osoba czasu przeszłego. Być oni wczoraj, mężczyźni oni, tylko to nas interesuje. Oni byli i teraz te partykuły dla liczby mnogiej, tylko te, te były dla liczby pojedynczej. A więc te dla liczby mnogiej. Byli, byśmy. My bylibyśmy. Wy byście, bylibyście. Oni by, byliby. Zobaczcie, tutaj musi być minimum jeden mężczyzna, i to musi być jakaś grupa, bo to jest plural. Natomiast w tej grupie, w rodzaju niemęskoosobowym, nie ma mężczyzny. Może być absolutnie wszystko, co nie jest mężczyzną, i wtedy używamy tych form. A więc znowu, trzecia osoba, czas przeszły. One wczoraj były, tak, tak. I teraz my. Byłybyśmy, byłybyśmy, wy byłybyście, one byłyby. I tak naprawdę świetną informacją jest to, że jeśli znacie czas przeszły, tylko musicie zapamiętać sześć, a właściwie pięć, bo to jest to samo, form, partykuły i możecie spokojnie tworzyć czasowniki w trybie warunkowym. Możemy jeszcze tutaj dodać te inne przykłady. Pisać, oni pisali, a więc pisalibyśmy, pisalibyście, pisaliby. Pisać, one pisały, pisałybyśmy, pisałybyście, pisałyby. Najważniejsze jest, żeby zapamiętać, że wszędzie tutaj jest trzecia osoba. Nie ma, absolutnie nie ma form, kiedy mówię o sobie, ja byłam, by. Absolutnie nie bo to, że ja mamy w tej literze na końcu, a więc była nie jak ja, ale bym. Wtedy już ja była bym. Byłabym. Nigdy nie tworzymy tego z pierwszą albo z drugą osobą. Dobrze. Kiedy już to zrozumiemy, a jest całkiem łatwe, jak widzicie, możemy przejść do zdania warunkowego, to znaczy do sentencji, całej sentencji warunkowej. Słowo warunek, słowo warunek oznacza jakąś taką specjalną sytuację, specjalny faktor, który musi być, żeby inna akcja działa się. Zobaczmy. Mamy w języku polskim dwa tryby warunkowe, których używamy na co dzień. Niektóre zdania są realne, to znaczy, jest to pewna hipoteza, pewien warunek, który może się spełnić. Jest realny i zdania nierealne, które się raczej nie spełnią. Za moment przejdziemy do dwójki, ale teraz omówimy zdania realne. Kiedy zdanie zaczyna się od jeśli, jeżeli, jak, może też być w bardzo oficjalnym języku pisanym, np. w tekstach prawniczych. W tekstach prawniczych, o ile, to wtedy te zdania mówią o realnych sytuacjach. Zobaczmy. Jeśli pójdziesz na obiad do mojej mamy, mówi dziewczyna do chłopaka, do chłopaka, który może nie bardzo lubi obiady u mamy dziewczyny, jeśli, jeżeli jak pójdziesz na obiad do mojej mamy, to mogę powiedzieć to, mogę ominąć ja. Obejrzę z tobą mecz. To znaczy, tak, ja obejrzę w przyszłości z tobą mecz, ale kiedy? Pod jakim warunkiem? W jakiej sytuacji? Tylko wtedy, jeśli ty pójdziesz na obiad do mojej mamy. Tak? Rozumiemy? I teraz cieszę się, tu mam sygnały, że tak, że państwo rozumieją. I teraz pomyślmy przez moment, czy ważne jest to, że tutaj jest czas przyszły, to co będzie, i tutaj też? Czy też może być czas przeszły i czas teraźniejszy, jeśli mówimy o sytuacjach realnych? Można sobie pomyśleć, jak to jest w Waszych językach, ale od razu podpowiem, że tutaj nie musimy martwić się o czasy. To znaczy, w każdym z czasów możemy. Zrobić zdanie warunkowe, realne. Na przykład: Osoba pyta mnie: A co robiłaś w wakacje? Ja mówię: Jeśli była ładna pogoda, pływałam w morzu. Zobaczcie, była pogoda, pływałam w morzu. Dwa razy mamy czas przeszły. Teraz pomyślmy o czasie teraźniejszym. Na przykład: yy... Mówię o bardzo bliskiej przyszłości albo o sytuacjach generalnych. Jak robię sos pomidorowy, dodaję dużo bazylii. To jest teraz, teraz robię i teraz dodaję. W czasie przyszłym macie już przykład. A więc w tym zdaniu warunkowym, realnym, w tych konstrukcjach nie myślimy o tym, czy to jest czas przeszły, teraźniejszy, czy przyszły. Ważne to jest, żeby był czas przeszły w konstrukcjach nierealnych, zobaczmy, o znaczeniu nierealnym. Gdybym, tutaj nie ma jeśli, jeżeli, jak, o ile, aha, kiedy mamy zdanie o ile, to już nie jest łącznikiem to, łącznikiem jest o tyle, o ile, o tyle, to jest para, o ile, bla, 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 o tyle, bla, bla, bla. Natomiast w tych zdaniach mogę dać to, ale nie muszę. Wróćmy do zdań nierealnych, tu nie ma jeśli, jeżeli, jak, o ile, nie, Tutaj mamy gdybym, albo gdybyś, albo gdyby. Coś, co zaczyna się zawsze od spójnika gdyby. Coś, co zaczyna się od gdyby. Będzie miało różne końcówki, za moment o tym powiemy. Zobaczcie. Gdybym była mężczyzną, to jest nierealne. Ja wiem, medycznie można to trochę zorganizować, ale ja teraz jestem kobietą, nie mam planu zmieniać tego faktu, więc mogę nierealnie powiedzieć, gdybym była mężczyzną, to może być, może nie być, nie nosiłabym sukienek albo często bym ich nie nosiła, tak? A więc gdybym była mężczyzną, nie nosiłabym sukienek. Ale to zdanie oznacza jestem kobietą i noszę sukienki. Tak rozumiemy? Dobrze. I teraz to zdanie, tak samo jak to zdanie, mogę odwrócić. To znaczy, nie nosiłabym sukienek, jaki jest warunek nierealny, gdybym była mężczyzną. Teraz realne. Obejrzę z tobą film, obejrzę z tobą mecz. W jakiej sytuacji, jeśli pójdziesz ze mną na obiad do mojej mamy? Tak? To może być pierwsze zdanie, pierwsza część zdania złożonego, ale możemy też to zamienić. Tak samo w tej sytuacji. I teraz mam do Was pytanie. Czy takie zdanie, czy takie zdanie mówi nam o tym, że ta sytuacja była w przeszłości, jest teraz, albo że będzie w przyszłości? Czy to zdanie nam mówi o tym? Pomyślcie. Podam taki przykład. Gdyby Napoleon. W 1812 roku wygrał z Rosją, Polska odzyskałaby niepodległość. Czy to zdanie mówi nam, że to było w przeszłości? Oczywiście, że tak, bo mamy datę w 1812 roku. Ale gdybym, nierealne albo realne, jeśli powiem tak, gdyby Napoleon wygrał z Rosją, Polska odzyskałaby niepodległość. Czy to zdanie bez daty mówi nam o przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości? Nie wiem. Wiem tylko wtedy, jeśli znam sytuację historyczną. Jeśli jej nie znam, to nie wiem. A więc żeby podkreślić o jaką rzeczywistość chodzi, czy przeszłą, czy teraz, czy przyszłą, muszę dać leksem, muszę dać semantyczny element. A więc na przykład: gdybym 100 lat temu była mężczyzną, to już wiemy, że to jest o przeszłości. Yy, gdybyś jutro yy, poszedł ze mną do kina, to mielibyśmy więcej czasu dla siebie. Mówi o przyszłości, ale ja już wiem, że nie pójdziesz ze mną do kina. To jest nierealne z jakiegoś powodu. Teraz, jak te konstrukcje budujemy? Zobaczcie, początek zawsze gdy, albo nawet gdyby, i do niego dodajemy końcówki. Fantastyczna informacja jest taka, że są to te same końcówki. Zobaczcie. Kiedy ja jestem podmiotem, subiektem, mówię, gdybym, jeśli ty jesteś podmiotem, to mówię, gdybyś, jeśli on, ona, ono są podmiotami, to mówię, gdyby on, gdyby ona, gdyby ono, jeśli my jesteśmy podmiotem, to mówię, gdybyśmy, jeśli wy. Jesteście podmiotem, to mówię, gdybyście, na przykład, gdybyście nie musieli uczyć się polskiego, nie oglądalibyście tego filmu, ale musicie, chcecie i oglądacie. I oni, gdyby, na przykład, gdyby wczoraj Polska nie wygrała ze Szwajcarią, Polska nie byłaby w ćwierćfinale, ale jest. I teraz zobaczcie, jeżeli już zapamiętam tę formę, Gdybym, a powiedziałam, gdyby wczoraj Polska, to jest ona Polska, ale gdyby polscy piłkarze, oni nie wygrali ze Szwajcarią, Polska nie byłaby w ćwierćfinale. Mówimy o Mistrzostwach Euro 2016. I teraz zobaczmy. Pierwszy element, gdybym, gdyby w dobrej formie, do tego, znowu, trzecia osoba czasu przeszłego. Bardzo ważne, że to jest znowu trzecia osoba. Zobaczcie, gdybym, to M mówi, że to ja. Gdybym, ale była jak ona. Nie mówię, gdybym byłam, absolutnie nie. Gdybym, trzecia osoba była mężczyzną i znowu mamy, jeszcze raz, trzecia osoba, ona nosić. Nosiła plus forma ja, bym. Nosiłabym. A więc gdy ja bym, gdybym, trzecia osoba czasu przeszłego była, osoba, która pasuje do gdyby, mężczyzną nie, i znowu jest trzecia osoba. O, tutaj nosiła, i znowu bym. Nie nosiłabym sukienek. I teraz uwaga, mogę powiedzieć, bym nosiła, ale nie mogę powiedzieć, bym gdy. Absolutnie nie. Tu nie ma transformacji. Transformacje mogą być tu. I uwaga, pamiętajcie: jeśli tu jest gdybym była, jest już jeden raz bym, to nie ma takiej opcji, że powiem gdybym byłabym. Absolutnie nie. Bym, byś, by, byśmy, byście by. Jest jeden raz tutaj i jeden raz tutaj. Czyli w całym zdaniu mamy dwa razy konstrukcję z partykułą. By z odpowiednią partykułą. I teraz zobaczcie. Gdybyście wy mieli, jeszcze raz, gdy, wy, byście, gdybyście, trzecia osoba to jest plural, gdybyście mieć, oni wczoraj mieli, gdybyście mieli wehikuł czasu, i teraz znowu potrzebujemy trzeciej osoby, mogli, bo znowu wy, byście, byście, moglibyście. Moglibyście zobaczyć dinozaury. Ale nie macie wehikułu czasu i chyba nie zobaczycie prawdziwych dinozaurów. Ale może coś jeszcze się w tej sytuacji zmieni. W tym momencie ta sytuacja jest nierealna. I teraz już ostatnia informacja związana z trybem warunkowym. A mianowicie, nie mówię teraz o zdaniach warunkowych, które mówią o sytuacjach nierealnych. Mówię o samych czasownikach. Jakie mają funkcje i kiedy ich używamy? Zobaczcie. Bardzo często w języku polskim, kiedy używam trybu warunkowego, to jest taka bardzo elegancka, grzeczna, kulturalna prośba: Czy mógłbyś otworzyć okno? Tu jest gorąco, czy mógłbyś? Nie mówię jak w imperatywie, który możecie obejrzeć w innym filmiku, a więc nie mówię: Otwórz okno. Mówię: O, czy mógłbyś otworzyć okno? Zobaczcie. Mógł, trzecia osoba, on wczoraj mógł, ale ty jesteś subiektem. Mógłbyś, czy mógłbyś otworzyć okno, czy mógłbyś dać mi wody, czy kupiłbyś mi czerwone Ferrari i tak dalej. Kolejna funkcja to życzenie. Na przykład: o, chciałabym być teraz na plaży. Chciałabym. To jest moje życzenie. Trochę nierealne, bo jestem tutaj, ale mogę być za jakiś czas na plaży. To również jest sugestia. Na przykład zastanawiamy się, co robić, i ja nie chcę narzucać, czyli mocno perswadować, czyli nie chcę mocno perswadować, mówiąc oglądajmy film, obejrzyjmy film. Mówię delikatnie, hmm, obejrzelibyśmy film. To jest moja sugestia. Co o tym myślisz? Zawsze te formy są bardzo łagodne, delikatne, kulturalne. I teraz jeszcze hipoteza. Mogłabym zrobić habilitację szybciej, ale czy zrobię, czy nie, jeszcze nie wiem. Ale taką mam hipotezę, takie mam przypuszczenie. A więc teraz, kiedy już wiecie, jak używać zdań warunkowych i trybu warunkowego w języku polskim, Możecie o wiele łatwiej interpretować intencje Polaków. Zobaczcie, na przykład, ktoś, oferujecie komuś kino, oferujecie dziewczynie kino, i mówicie tak, może poszlibyśmy poszlibyśmy, czyli bardzo taka sugestia delikatna, może poszlibyśmy w sobotę do kina. I teraz jeśli odpowiedź jest taka, jeśli będę miała czas, to pójdziemy. To Wy już wiecie, o, to jest realne. Ale jeśli odpowiedź jest taka, hmm, gdybym miała czas, to może poszlibyśmy, to niestety nie pójdziecie raczej do kina, bo ta osoba już komunikuje, że to jest dla niej z jakiegoś powodu nierealne. Mam nadzieję, że teraz jest trochę łatwiej, ale za chwilę zobaczycie, jak to wygląda w praktyce, kiedy będę rozmawiała z Łukaszem. Dziękuję! Cześć Łukasz. Cześć Aniu. Mam kilka pytań, jak zwykle, do Ciebie. Tak, proszę. Moje pierwsze pytanie jest takie: Gdybyś nie był psychologiem, kim byś był z zawodu? Gdybym nie był psychologiem, pewnie byłbym pilotem samolotu. O, fantastycznie. Dobrze, a teraz gdybyś. Teraz nie był tutaj z nami, gdzie byś był? Gdybym nie był tutaj z Wami. Pewnie byłbym na plaży, nad Wisłą. O, byłbyś nad Wisłą, świetnie. Tak. Też bym chciała być teraz hmm. nad Wisłą. No, ale dobrze. A gdybyś miał latający dywan, dokąd byś poleciał? Hmm. Poleciałbym zapewne do Włoch, skąd niedawno wróciłem. Aha, świetnie. A teraz, gdybyś mógł nauczyć się perfekcyjnie jednej rzeczy, z czego byś się nauczył? Gdybym mógł nauczyć się jednej rzeczy perfekcyjnie, to mogłoby być trochę nudne, ale ch chciałbym umieć to przygotować. O, to super, byłoby smacznie. Na pewno smacznie. Dobrze, a teraz, czy pójdziesz jutro ze mną na spacer? Jeśli jutro będzie ładna pogoda, to pójdę z Tobą na spacer. A jeśli będzie brzydka pogoda, to może pójdziemy do kina? Hmm, myślę, że moglibyśmy pójść do kina. Okay. Dobrze, a teraz mam pytanie: Czy pomógłbyś mi zrobić habilitację, napisać pracę? Gdybym miał więcej czasu, Pomógłbym ci zrobić i napisać habilitację. To może ja mogłabym pomóc w Twoich zajęciach, a wtedy Ty mógłbyś pomóc w mojej habilitacji. Mógłbym. Okej, okay, to jest bardzo dobry plan. Czy mógłbyś poprosić naszych słuchaczy, naszych widzów właściwie o subskrypcję? Gdybym był Wami, zasubskrybowałbym ten kanał i zostawiał komentarze pod filmem. A gdybym ja chciała nauczyć się języka polskiego, uczyłabym się go? z tych filmików. Do czego Was zachęcam? Pa! Pa!